Z mojego piętra dobrze widać koniec świata. Z mojego piętra dobrze widać stada świerszczy. Świerszcze w większości już się nie modlą. One kończą modlitwę w połowie Zdrowaś Maryjo, nie mówiąc już nawet o Aniele Bożym. Na moim piętrze powstaje nowa ziemia. Na moim piętrze rodzi się nowa wiara. Świerszcze coraz częściej umierają, one schną, ich ciała szybciej ulegną rozkładowi. Ale świerszcze nie wieszają klepsydr. Nie stawiają krzyży, nie wspominają zmarłych. One tylko czytają w skrawkach gazet i wiedzą. One wiedzą, że szybko się rozmnożą. Wiedzą, że wierzyć można tylko znakom drogowym. Z mojego łóżka dobrze widać Twoje nagie zdjęcie. Znów metafizycznie posiwiałaś. Odznaczają się zmarszczki, rozstępy na plecach. Masz wysuszone ręce, tłuste włosy. Patrzysz na mnie starzej. Nawet pocisz się staro. Urosły ci czułki. Słyszę od ciebie cykanie jakieś dziwne. Horyzont moich myśli jest światłoczuły. Lubię jasne pejzaże dolin, moich wspomnień. Delikatny szum światła w uszach, gdy przytaczam zdarzenia tak mi bliskie i dobre. Lśniące w nagłym olśnieniu. I zaglądam w głąb siebie. Bezwiednie. By oślepnąć na nowo i zabrnąć w konstelacje wirujących wspomnień. A zmysł wzroku jest każdym zmysłem. Dotykam całym ciałem blasku czułych zdarzeń. Smakuję go w ustach, cal po calu. Słyszę szelest miraży, czuję zapach drobin światła. Tulisz mnie. Jesteś blisko. Błądzisz dłońmi w moich włosach. Nie potrafię cieszyć się tą chwilą, bo w sercu tłumi się smutek, który wciąż przypomina o tym, że rano będziemy musieli się rozstać. Ogień ciał zamienia się w gorzką pieszczotę. Szept w ciszę. Tylko jedna myśl unosi się w górze. Myśl, że wrócisz i już nigdy nie będziemy musieli kochać na odległość. Przez telefon.